Dzień dobry, witam Państwa z Polanice Zdroju. Zapraszam Państwa do mojego świata, świata ludzi pełnych pasji. Opowiedzą oni o swojej drodze, jak do tego świata obecnego doszli. Być może Was to zainspiruje, mnie już zainspirowało. Nazywam się Radosław Tracz i witam w Polanicy. Korzenie ormiańskie, uroda słowiańska. Jakiś czas temu zaprosiłem ją do Polanicy i oto jest. Aktorka, piosenkarka, kreatorka ciekawych filmików na YouTube, spełniona mama i żona. Czy rzeczywiście leniwa? Na to pytanie i mnóstwo innych mam nadzieję uzyskać odpowiedzi, które mnie i Państwa zainspirują. Sonia Bohosiewicz jest naszym dzisiejszym gościem i mam wrażenie, że czeka już w hotelu. Panie Radosławie, nareszcie Pan jest. W końcu. Ile można na Pana czekać? Całe życie. Jak można po prostu w ogóle pozwolić, drodzy Państwo, każdemu czekać już godzinę? Skandal. Pan nadchodzi. Sonio, no przepraszam Cię bardzo, ale deszcz padał. Proszę Państwa, to jest siódme wejście, które próbujemy nakręcić. Tym razem nam wyszło. Witam serdecznie znowu. Radosław Tracz, witam w Polanicy. Witam serdecznie. Który raz? Oho, nie wiem, nie liczę. Który raz jesteś? Nie wiem, no przecież znam pytanie, które mi zadałeś, mówię Ci, nie wiem. Nie wiem, który raz jestem w Polanicy, ale na pewno jestem drugi. Będziemy dzisiaj Pewno rok temu byłam w Polanicy. Na próbie, to już się dowiedziałem. A będziemy dzisiaj rozmawiać na poważnie, czy troszkę będziemy sobie wbijać szpilki? Ja to lubię, ale żeby to nie poszło, wiesz, za bardzo. No ja w ogóle żadnej szpilki Panu nie będę wbijała, Panie Radosławie. Mam mówić Bohosian? Słonia? Nie. Sonia Bohosiewicz, oczywiście, jeżeli Pan o to pyta. A możemy przejść na Ty? Będzie łatwiej? Pewnie. No to dobrze, Radku. Rzeczywiście moje nazwisko to przepiękny ród ormiański, ale już od tak dawna jesteśmy w Polsce, że się spolszczyło, czyli tam wtedy brzmiało Bohosian, a potem przeszło na Bohosiewicz, a potem na Bohosiewicz. A Sonia po ormiańsku? Jest jakiś odpowiednik? Nie. Nie, to ojciec wymyślił sobie takie imię po prostu i mama się zgodziła. Ale ładne imię. Bardzo. No ale słuchaj, wiesz co, wtedy kiedy ja dostałam to imię, to na moim osiedlu o tym imieniu były tylko psy. O, i to tylko prawda, ja to prawda. Miałam na imię Sonia. To prawda, bo my, nie wiem czy Państwo wiecie, my jesteśmy z podobnego podwórka wiekowego. Czyli najlepsze lata 70. Oczywiście, że tak, więc tylko były wtedy psy, ale teraz imię Sonia się bardzo rozpropagowało i znam bardzo dużo małych Soń. Tak, ale jak wczoraj rozmawiałem z kimś i mówię, będzie Sonia, to było wiadomo, o którą chodzi, więc jak gdyby tak? Masz prym, wiedziesz prym. Jeszcze. Z Cieszyna, przez Żory, przez Kraków, przez jeszcze Art Playa w Katowicach, do którego też miałem przyjemność u pani Dorotki, pozdrawiamy. Uczęszczać do Warszawy. No i tak naprawdę co? Od aktorstwa przez piosenkę, przez cukiernicę, czyli cukiernika, przez gospodynię domową, przez matkę dwójki synów w wieku 10. 8 i 11. 8 i 11. To się bardzo wie, trzeba update'ować często. Jesteś spełniona? Słuchaj. Bo jesteś kobietą sukcesu. Ojej, dziękuję Ci bardzo. Stawiasz warunki, poganiasz wszystkich. Ludzie mówią, że na planie jest z Tobą ciekawie, ale ciężko. Nie, kto tak powiedział, że jest ciężko? Nie mogę powiedzieć kto, ale nasi wspólni znajomi. Czyli jeżeli tak robisz, to nie jesteś pokorna. Będziesz teraz dalej rozpropagowywał tę jakąś dziwnie istniejącą opinię, że ze mną jest trudno na planie. Ja za każdym razem, kiedy w końcu przychodzę na ten plan i ci ludzie mówią, wiesz co, tak się ciebie bałem, bo mówią, że trudno się z tobą pracuje, a z tobą jest po prostu złoto. Widzisz? Ja ci zrobiłem taki PR, a ludzie będą teraz mile zaskoczeni. No widzisz, więc nie, ze mną się pracuje konkretnie, ale pytasz mnie, wróćmy do tego pytania o drogę, no to czy jestem spełniona. Wiesz co, myślę, że w każdym momencie mojego życia, kiedy zadałbyś mi to pytanie, a gdzieś tak mniej więcej od lat 15 udzielam dość często różnych wywiadów i jest to jedno z ulubionych pytań, bo to jakby pokazuje, w którym momencie człowiek jest. I za każdym razem staram się być naprawdę bardzo szczera i nie pleść andronów, które
powiedziałam pół roku temu, tylko rzeczywiście sprawdzić i zweryfikować w tym momencie, czy jestem szczęśliwa. Wiesz co, powiem ci szczerze, że tak. I to nie znaczy, że teraz jestem szczęśliwa, tylko te 15 lat temu także byłam szczęśliwa. Tam oczywiście można by się zastanowić, dlaczego. Mi chyba jest dobrze ze sobą. Najnormalniej w świecie. Ale urodziłaś się tak, czy po prostu gdzieś nabyłaś jakieś takie cechy od ludzi, którzy ciebie... Taka się urodziłam, podobało mi się to, kim jestem, jaka jestem z siebie zadowolona, oczywiście bez bałwochwalstwa i oczywiście znam swoje wady i pracuję nad nimi, ale generalnie jestem zadowolona z tego, kim jestem. I wtedy nie jest to wyznacznikiem mojego sukcesu, to co osiągnęłam, albo akurat co teraz robię, ile mam na koncie, ile gram, tylko niezależnie od tego, w którym jestem momencie, czuję się człowiekiem sukcesu, dlatego że czuję się dobrze sama ze sobą. Pieniądze są stan umysłu. Bardzo ważne. Bardzo ważne, ale bardzo się cieszę, jak to mówiła Marilyn Monroe, lepiej płakać w kabriolecie, a nie na rowerze. Pokaż palce. Gdzie masz ten... Zostawiłam w domu. Ten, tak, Diamond. To, śpiewasz to, ten utwór Marilyn Monroe, jeden czy drugi. Wcielasz się w tą rolę. I to ona mówiła, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety. To pewnie dlatego też ten pierścień, który sama... A widzisz, nie mam. No właśnie, nie mam. Masz. No nie mam, nie przywiązuję rzeczy. Czy to plotka jakaś? Nie, mam, gdzieś leży zamknięty w jakimś sejfie. Słuchaj, cały czas mam potok pytań, no to... ale po prostu rzucasz mi jakieś takie kolejne rzeczy i ja już przeskakuję z tematu na temat. A ty jesteś spełniony? Jak ty się czujesz? To nie jest wywiad ze mną, tylko wywiad z tobą. No to dobrze. Ja mam takie cele nad swoim biurkiem. Aha. I odhaczam. I tam Sonia Bohosiewicz to była w takim... Już się przestraszyłam, że coś jeszcze mamy do zrobienia. Dobra, następne pytanie. Nie zaproszą nas więcej do tego hotelu. Nie ma szansy. A do Polanic to już tym bardziej, tak, zrobią takie... takie co ty, takie, będą nas kochać. Takie, ja myślę, że ty tutaj kiedyś wrócisz jeszcze artystycznie. Porozmawiamy z panią dyrektor. Teatr Zdrojowy. Tak, ale ten hotel też ma przepiękną salę. Bo nie wiem, czy ty wiesz, że Polanica kojarzona jest ze zdrowiem. Tak, tutaj sami oczywiście. Zdrowi ludzie przyjeżdżają, albo jeszcze z bardziej zdrowi wyjeżdżają. Dobra, a wracając do tych ludzi, którzy ciebie otaczali. Był jakiś taki moment przełomowy, który ukształtował twoją wizję, albo wykreował twoją wizję, co chcesz robić, bo z tego, co słyszałem, mówiłaś, że jak nie aktorką, to będę matematyczką, tak? No, chciałam być w biznesie pracować, generalnie zajmować się jakimiś, wiesz, firmami, zarządzaniem. Myślę, że miałabym ku temu jakieś predyspozycje, ale potoczyło się moje życie w ten sposób. Chociaż też gdzieś realizuję takie, wiesz, produkcyjne rzeczy, sama sobie organizuję swoje książki, sama sobie je wydaję, sama sobie piszę spektakle, sama je produkuję i je sprzedaję, więc jakby gdzieś tam się uniezależniłam. Tak to się mówi dobrze? Mhm. Tak? Można tak powiedzieć. To jest dobre słowo? Już przestałam być zależna w każdym razie. Były takie decyzje w moim życiu, które spowodowały taki rzeczywiście przełom i teraz można by oczywiście i tutaj tak, jeżeli ktoś ma taką cechę rozpatrywania i myślenia do tyłu, och, jakbym wybrał tamto, może byłoby lepiej i wtedy zostaje nie w swoim nieszczęściu. Nigdy na tym. Wtedy on zostaje w swoim nieszczęściu podjętej decyzji. Ja podejmuję jakąś decyzję i już nigdy nie rozpatruję tamtej wersji. Rozumiesz? Nie jestem. Więc jestem tam, gdzie jestem. Ale i tam to dlatego, że masz taką świadomość, że tego i tak już nie zmienisz? No tak, no najprawdopodobniej z tego to się bierze, ale nigdy nie pamiętam, żebym sobie to musiała tłumaczyć. Po prostu tak miałam. Tak miałam, od dzieciństwa tak miałam. Nie miałam sytuacji, że nie wiem, żałowałam jakichś straconych sytuacji. Nie pamiętam ich nawet, gdyby ktoś powiedział, a czy może lepiej byłoby, ma pani taką sytuację w życiu? Nie wiem, nie pamiętam, może coś takiego było, ale nie pielęgnuję w sobie źle podjętych decyzji, ponieważ nie traktuję ich jako złe, źle podjęte decyzje, tylko to były moje decyzje i one takie były na ten moment i przyniosły mi różne rzeczy. Traktujesz to też jako nauczkę?
Właśnie żadnej nauczki, nie. To jest moja nauka, to właśnie nie nauczka, tylko ogromna, fantastyczna nauka. Moja babcia mówiła, będziesz miał nauczkę. No dobrze, były takie momenty, opowiem ci, wiesz, no, gdzieś tam w pewnym momencie w szkole średniej wymyśliłam sobie, że chciałabym zostać aktorką, to nie było wcale takie oczywiste i takie, wiesz, takie proste, no, kiedy jesteś w mieście, które nie jest za wielkie, bo ja pochodzę z Żor, czyli z miasta pomiędzy Katowicami a Cieszynem. Miejscowość przepiękna, naprawdę, bo miejscowość bardzo stara. Miejscowość z ogromnymi tradycjami, leżąca na szlaku bursztynowym. Żory jeszcze były jako gród drewniany. Dostał prawa miejskie wcześniej niż Kraków. Więc wiesz, no to jest naprawdę przepiękne stare miasteczko, aczkolwiek no Kraków rozrósł się i był stolicą, a Żory nie. Więc gdzieś tam, będąc w tych Żorach, nagle wychowawca pytał wszystkich po kolei, a ty do jakiej szkoły pójdziesz, a ty kim chcesz być, a ty. No i każdy odpowiadał, ja tam, nie wiem, ekonomia, ja coś tam, ja, nie wiem, jakieś językowe, a ja podniosłam się i powiedziałam, że będę zdawała do szkoły teatralnej i pamiętam ten moment, kiedy wypowiedziałam to po raz pierwszy, ćmiło mi się to w głowie przez kilka lat, ale wypowiedziałam to, zadeklarowałam tę chęć i zrobiło mi się aż gorąco, no bo nikt inny w szkole, w klasie, ani 5 roczników do góry, ani 5 roczników w dół tego nie powiedział. Więc miałam poczucie jakiegoś takiego, no nie wiem, odszczepieństwa, łamanie przez prekursorstwa. No to nie jest łatwe, zawsze jest łatwiej w grupie, ale kiedy trafiłam do, czyli w 4. klasie liceum, pojechałam do Katowic, do pani Doroty Pomykały, do Art Playu i tam spotkałam chłopaka z Bytomia, kolegę z Pszczyny, kogoś z Katowic, ktoś dojeżdżał z Opola i ci wszyscy ludzie dokładnie byli tymi dziwakami, tymi prekursorami w swoich klasach. Odszczepieńcami. Tak, odszczepieńcami. No więc w tym momencie, jak ja, wiesz, zobaczyłam ich, nagle poczułam się w grupie i wydawało mi się, aha, no to nie fajnie, to nie jestem jedyna. I w tej grupie znaleźliśmy radość i wspólność przygotowywania się do tych egzaminów. Dzwoniliśmy do siebie, a jaki tekst masz, a jaki taki, a dobrze, no to co, jestem przygotowana. Co sobotę i niedzielę spotykałam się z tymi ludźmi przez całą klasę licealną i przynosiło mi to naprawdę bardzo dużo satysfakcji, nagle zorientowałam się, że absolutnie jest to rzecz, którą chcę robić. Rozumiesz, każde ćwiczenie z panią Dorotą Pomykałą, nie, tam przyjeżdżali oczywiście inni, ten, ale pani Dorota była dla mnie, wiesz, guru, ona absolutnie umiała to prowadzić świetnie, umiała otwierać ludzi, najbardziej powiązanych, zawstydzonych ludzi umiała otwierać. A dykcję mieliście z Danką Owczarek? Tak, oczywiście, z Daną Owczarek dykcję. No przecież, pozdrawiamy. Oczywiście pozdrawiamy. Cudowna siostra pani Doroty Pomykały, Danusia Owczarek. Więc z nią mieliśmy dykcję, mieliśmy impostację, były jakieś ćwiczenia. I ja pamiętam, kiedy przychodziłam tam na godzinę 9 rano i o 17 się wychodziło, ja byłam zmęczona. Jak sobota, niedziela. Tak, i w sobotę i w niedzielę. Trzeba wiedzieć, że od poniedziałku do piątku przygotowywałam się normalnie do liceum, no, tak. do matury, prawda? I to była rozszerzona matura z matematyki, bo ja kończyłam matwiz, więc ja robiłam też z matematyki maturę. Więc od rana do wieczora siedziałam nad zadaniami matematycznymi, a w sobotę i w niedzielę ja wychodziłam zmęczona jak pies, jak wół. Ale naładowana. Ale niewiarygodnie usatysfakcjonowana. Mnie przez sekundę nie miałam takiej sytuacji. Wiadomo, jeszcze piątek, piąteczek, piątunio, sobota, soboteńka. No więc człowiek przychodził też czasami tam do tej Doroty na lekkim kacu, prawda? No przecież wiadomo, człowiek ma 18 lat, no co ma robić w życiu? Bawi się i wygłupia. Więc ja przychodziłam, ja miałam po prostu tak strasznie dużo energii i wiedziałam, że to jest rzecz, która mnie nie nudzi, która mnie fascynuje i dostałam absolutnie, tam był papierek lakmusowy, że to chcę robić w życiu. Tam ci powiedzieli, że tak, masz talent, bo tam czasami... Nie, nie powiedziano mi tego, nie powiedziano mi tego. Zresztą nie usłyszałam nigdy od Doroty, że ty masz talent, a ty nie masz. Jeżeli był ktoś naprawdę bardzo zdeterminowany w tamtą stronę, a nie miał warunków, na przykład, nie wiem, niewiarygodnie seplenił i na przykład powiedziałam mu, człowieku, jeżeli nie przestaniesz seplenić do 3 miesięcy, masz tutaj ćwiczenia, rób z Danią Owczarek, ona była bardzo fair wobec tych ludzi, bardzo fair. Oczywiście nie zrobiła tego, nigdy nie widziałam, żeby zrobiła to przy publicznie, innych ludziach, tylko brała osobiście na bok i mówiła, jeżeli nie, nie masz szansy. Znaczy nie pakuj się w to, bo będziesz nieszczęśliwym człowiekiem. Więc ona nigdy nie dostałam od niej, aczkolwiek wiesz, no każdy się rozglądał, komu wychodzi, komu nie wychodzi. Też nie miało się. Z matematyki jest prosto, masz wynik, dziękuję, do widzenia. Wiesz, czy ci wyszło zadanie, czy nie, a tam wchodzisz, w zasadzie nie jesteś w stanie siebie oglądać, więc potem zbierasz informacje od ludzi, ale super było, tak, tak, mi się nie podobało. A, czyli nie, no wiesz, no nie wiesz, gdzie jesteś? Dopiero wtedy, kiedy zdawałam do szkoły teatralnej i spotykałam się z ludźmi na egzaminach, przechodziłam pierwszy etap, drugi, trzeci, to dopiero rosłam i widziałam, czy rzeczywiście jestem. Udało za pierwszym razem do Krakowa? Tak, udało mi się zdać za pierwszym razem.
I tak to trzeba powiedzieć. Udało mi się zdać za pierwszym razem, ponieważ te egzaminy nie są prawdziwą weryfikacją. No przecież sami wiemy, znamy takie kariery jak, nie wiem, Janusz Gajos, który tak. piąty raz, Tomek Karola, który też jest bardzo fajnym, sprawnym aktorem, który zdał cztery razy. Olbryski, który w ogóle nie chodzi do szkoły. Oczywiście. Tak. Więc są ludzie, którzy w ogóle nie zdają, a są tacy, którzy zdali za pierwszym razem. I... Więc to jest dziwny moment, to zdawanie tych egzaminów. I co, i pojechałaś do tego Krakowa, tak. chwycił cię ten Kraków? To było to miasto, bo takie miasto artystyczne? Nie. Wiesz co, nie, no tak, no oczywiście, że cudownie. Przede wszystkim, jak tylko zjawiłam się w akademiku, no to zorientowałam się, Boże, będę teraz robiła dokładnie to, co chcę robić. Wszystko mi się podobało, byłam zachwycona przepięknym miastem Kraków, cudownym, rozkosznym, słuchaj. Jesteś w akademiku, nie ma rodziców, możesz wracać, o której chcesz. No ale ty byłaś odpowiedzialna, świadoma. Swojej dorosłości. Ja się tak ucieszyłam, że nareszcie jestem dorosła. Co ty, ja po prostu pierwszy rok się przebawiłam, przechodziłam na imprezy. No nie, no było po prostu fantastycznie, naprawdę było fantastycznie. I te całe studia, te cztery lata, pamiętam jako pasmo po prostu, no wiesz, zabawy, wygłupów, też bardzo ciężkiej pracy, bo to jest bardzo, są trudne te studia, one naprawdę są bardzo, przede wszystkim czasochłonne. Tam są zajęcia rozpisane także w sobotę, tylko niedziela jest wolna, więc tam jest bardzo dużo godzin tygodniowo, ale to nic mnie nie męczyło, ja uwielbiałam, po prostu uwielbiałam. I teatr stary. No tak, no to było jakby zwieńczeniem, wszyscy z nas marzyli, żeby dostać się do Teatru Starego, z naszego roku dostały się dwie osoby do Teatru Starego, wiesz, no każdy z nas złożył aplikację, każdy tam przyszedł na rozmowę, a mi powiedziała pani dyrektor, dobrze, przyjmiemy panią, a ja zrobiłam... Potem zadzwoniła do mnie, bo była bardzo szybka zmiana dyrekcji w tym czasie akurat i dyrekturę przejął pan świętej pamięci, pan Wińczycki, więc ja podpisywałam umowę z Teatrem Starym za dyrekturę pana Wińczyckiego. No i potem odbyło się chyba z 10 sezonów w Teatrze Starym, gdzie grałam sobie i wiesz, i czułam się absolutnie usatysfakcjonowana. Ja się cieszyłam jak 150, że jestem tam, że tam gram. Czasami gram większe role, czasami mniejsze. Absolutnie rozkochałam się w tym zespole, w tym miejscu. Miałam tam twoich przyjaciół. Z kim grałaś tak najczęściej w teatrze? Ojeju, tam wiesz, no to ja wtedy jak byłam w zespole, no to było 98 no, aktorów okay. To nie mam czasu na wszystkich. Tak, ale nie, bardzo lubiłam ten zespół, który współpracował z Krystianem Lupą. On miał takich swoich aktorów, których zawsze obsadzał. To było takie 30-osobowe grono i z nimi bardzo, bardzo się lubiłam i też gram u Krystiana w kilku spektaklach. Też cudowna absolutnie przygoda zrobienia spektaklu z panem Kazimierzem Kucem świętej pamięci, która była na dużej scenie Teatru Starego, czyli Heleny Modrzejewskiej, gdzie zagrałam w czteroosobowej sztuce, gdzie główną rolą była moja rola, twórcy obrazów. A drugą taką mi partnerującą, czy ja jej partnerującą, już teraz zostawmy to. W każdym razie to był spektakl na dwie kobiety i dwóch mężczyzn, tych dwóch mężczyzn było tylko dochodzących, to był Gancarczyk i Kuśmider, ale byłam ja i pani Ania Polony. No słuchaj, duża scena Narodowego Teatru, rozumiesz, i ja. 3 lata po szkole, grająca aktorkę Toreteję, bezczelną, wulgarną aktorkę, która wiesz, jest do cna prawdziwa i chce poznać prawdę. I skrępowaną pisarkę panią Anię Polony. Pani Ania wiesz... Polony też podobnie uszczypliwa jak ty. Bardzo sympatycznie uszczypliwa, ale co jednak macie podobny charakterek. Co ty mówisz o tym uszczypliwości? Nie, bo to mi się podoba. Ale ja cię jeszcze tutaj ani razu nie uszczypnęłam. Będziesz wiedział, kiedy cię uszczypnę. Okej, okay, muszę się poczujesz. Trochę odsunąć. Mogę trochę się... No i co? No. I złapałaś Pana Boga za nogi i tak. sobie powiedziałaś, oczywiście część moich znajomych z roku wyjechało do Warszawy i robiło fantastyczne kariery. Tamara Arciuch, z którą byłam, wiesz, o pokój dalej w akademiku, wyjechała i wtedy nakręciła wszystkie odcinki Niani z Tomkiem Kotem i z Agnieszką Dygant, więc wiesz, była rozpoznawalna, była na okładkach magazynów. Tego potrzebowałaś? Nie, w ogóle właśnie o to chodzi. Nie. Ja byłam sobie w Teatrze Starym. No dlaczego rzuciłaś fajnie, teatr? Byłaś pierwszą osobą, która rzuciła Teatr Stary. Nie, prawdopodobnie no przypuszczam, że byli jeszcze inni, którzy się zwalniali, aczkolwiek w pewnym momencie rzeczywiście, ale mówię o tym, o tych decyzjach, o tym, że było mi dobrze. Nie patrzyłam tęsknym okiem w stronę Warszawy, tam gdzie Tamara robiła niewiarygodną karierę. Wiesz, zagrała Smarzowskiego w Weselu z Maćkiem Szturem. Nie,
w ogóle nie miałam tego myślenia. Było mi dobrze w Krakowie i tyle. Ale w pewnym momencie rzeczywiście zaproszono mnie na casting, zagrałam rolę w Rezerwacie, zresztą tak jak wiesz, zagrałam rolę. To chyba był taki przełom, nie? Tak, zagrałam rolę w Rezerwacie, ale wiesz jak to jest, zagrasz rolę, a potem do premiery filmu miałam mniej więcej rok. Więc ja zagrałam i wróciłam sobie do Krakowa i z powrotem sobie grzecznie grałam. Ja już nawet nie pamiętam, co tam zagrałam. Więc kiedy była premiera tego Rezerwatu, a potem po premierze nagle dostałam następną propozycję, następną, nagroda Zbyszek Cybulskiego, tam nie wiem, odkrycie roku w Orłach, na Młodzi i Film, wiesz, posypały się nagrody za tą rolę. Zobaczyło mnie duże grono reżyserów, no bo przecież oni oglądają na wszystkich festiwalach te różne filmy i nagle zaczęłam dostawać, wiesz, no rolę za rolą, także już nawet, wiesz, no to już wiedziałam, że absolutnie muszę wykonać ten krok i po prostu wzięłam i się wyprowadziłam. Ale ktoś ci to podpowiedział? Nie, było to naturalne. Wiadomo było, że już nie jestem w stanie, też w tym momencie poznałam mojego męża, który był z Warszawy, więc po prostu wyjechałam. Wyjechałaś, a poznając męża, wiedziałaś, że jego ojcem jest reżyser? Czy... Tak, my poznaliśmy się na planie filmowym, okay. Znaczy na planie teatru, telewizji, tak. Miłość od pierwszego wejrzenia? Pioruny? No, powiem szczerze, że trochę tak. Znaczy, spodobał mi się, spojrzałam na niego i spojrzałam na jego oczy i jakoś mnie, no, mówię... Kupił czymś? Nie, mówię, fajny facet, no. Fajny facet, no tak, no fajny, ale no nie jestem wariatką, która, wiesz, mówi fajny facet i wiesz, i biegnie. Tylko zamieniliśmy sobie kilka zdań, nagle się okazało, że ktoś nas woła i mówi już, czy możemy zaczynać próbę, bo państwo, mówię, ale... Zgubiliście długo rozmawiali? Się gdzieś? Nie, no długo żeśmy rozmawiali. Ja wiem, właśnie zgubiliście się tak. W tej rozmowie. A no już półtorej godziny na ciebie czekamy. A ja myślałam, że 15 minut, przepraszam, oczywiście tak. No i wiesz, no, nie będę ci opowiadała szczegółów tej historii, nie. Bo to nie ten program. Ale możemy go emitować po 22. Nie, to nie w tym rzecz. Czyli tak, jesteś spełnioną aktorką, jesteś spełnioną żoną, ale jesteś leniwą żoną? Tak, wiesz co, czy to na, czy a może to opowiemy sobie, może byśmy sobie poszli gdzieś na a może jakiś byś mi zrobiła tą kawkę, co? Zrobisz mi tą kawkę? Nie. Sonia robi taką kawkę, bo jest baristką. Baristką? Przeszłam szkolenie baristyczne rzeczywiście, tak. Skąd to wiesz, jakie głupoty wyczytałaś, gdzie to Nie, wyczytałem z swoich oczu i moim marzeniem, a ponoć marzenia się spełniają, jest to, żeby... Nie, nie zrobię ci kawy. Żebym powiedział do ciebie, zrób mi kawę, kobieto, no. A ty mi przybiegniesz w... I zrobię możemy na kawę. Opowiedzieć o całym moim. Możemy się przyjść na spacer i opowiem ci o wszystkim, co myślę a propos lenistwa żon, i o feminizmie i o równości płac. Nie będziemy rozmawiać o równości płac, bo ja uważam, że kobiety, które są kreatywne, wykreują sobie większe płace niż faceci niekreatywni. Także to zależy. Nie w tym rzecz. Okej. Weźmy tą kawkę, tam jest taka skarpa, bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie w Polanicy. Są też ciekawe anturaże. Tam się jej kawki napijmy, opowiedz mi o tej leniwej. Aczkolwiek później podejdziemy do, mam nadzieję, że nie będzie gdzie padało. Gdzie mnie jeszcze zabierzesz? Na Deptak, gdzie płynie tam leniwie ta rzeka. Tam jest przepięknie. Słuchaj, chodziłam sobie wczoraj tam na spacerze i tak sobie myślałam, jacy ci ludzie muszą być szczęśliwi, którzy tutaj mieszkają i mają to szemranie, właśnie tego strumyczka przy sobie. Tak. To o której ty wczoraj przyjechałaś? Przyjechałaś tutaj z planu zdjęciowego, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ja tak między jednym planem a drugim zabrałem trochę Soni czasu. Tak. Znaczy ona bardzo też chciała sama przyjechać. Potwornie chciała. Pytała się, kiedy będzie mogła. Przez cały czas, już od 2 tygodni dzwonię do Radka i mówię, błagam cię. A ja mówię, nie będę taki łatwy. Niech trochę jeszcze poprosi. Idziemy na kawę. Dobra.